ostatnio byłem babcią, ale jest jedna babcia, która gra lepiej niż ja. Jest to Łeza. Łeza w roli babci sprawdził się ostatnio idealnie, kiedy graliśmy na innym odcinku. Chyba to było u Elevena, co mam nadzieję już jest wrzucony, możecie sobie obczaić. Tak samo odcinek Łezy. I dzisiaj spróbujemy wraz z Elevenem pokonać Łezę. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z grani multiplayer, dajcie nam znać serdeczną łapą w górę, ponieważ będzie aktualizacja 13 septembera. Zapomniałem, jaki to jest miesiąc po polsku. Naprawdę, to jest październik, prawda? September. Tak, może lepiej nie robić więcej idioty. W każdym razie mam nadzieję, że wam się spodoba. To jest o wiele cięższe niż zwykła granie. Granie zwykłą można sobie, wiecie, gdzieś tam zlurować, a tutaj Łezę. Łezy tak łatwo nie oszukacie. Trzeba go 15 minut prosić o to, żeby sprawdził, czy u ptaka wszystko w porządku. Dobra, włączyłem się nagrywanie. Mam green screen dla Wojerka, ale wczoraj też miałem i nie wykorzystał. Może dlatego, że miał tylko 10 godzin na zmontowanie materiału z trzech perspektyw. A co jeżeli Wojerek ci zrobi tam super elegancki gamingowy pokój teraz? Zrób mi elegancki pokój! Czy to jest nowy RTX 4090? Za mną? Taki duży? Dzisiaj jakoś mam więcej energii niż wczoraj, więc dzisiaj was wybabuszę. Wybabusisz nas? Jestem Survivor. Ja też. To w takim razie mamy tutaj dobry roleplay. Ora, dobra, pora potunelować. Elka. Nie, znowu. Dobra, Elek, szukamy na początek, wiesz, dobrze czego, nie? No. Kusza szukajcie, do zbrojowni. Szukajcie kuszy, szukajcie kuszy. Tutaj kiedyś była w kiblu, ale jej nie ma, nie? Game will start za 5, 4. Dobra, ty tam się tak nie podniesaj, Ty też tak nie bardzo. O, dzień dobry, dzień. Babcia się zawsze respi w tym samym miejscu, czy tak nie bardzo? Tak, w piwnicy tylko. W piwnicy, tak, ale jak zginiesz, to chyba w różnych miejscach, nie? A nie, tak, jak mnie zastrzelicie, to się potrafi... Nie, w losowych pokojach się respi, jak mnie bo ona się powinna zrespić jak najdalej od gracza, ale jak mamy dwóch graczy, to ciężko, żeby się mogła jakoś logicznie zrespić. Ale dziwnie się gra, nie? Wiedząc, że gdzieś pohałasuje i nie muszę od razu uciekać, nie? No chyba, że ktoś tutaj babkę właśnie sprowadził. O, nie, no nie ma szans, żeby wiedziała. Nie ma opcji. Co to jest? Ale jakby grani było multiplayer, tak grani 3. Tam byśmy mieli dopiero fajną zabawę, bo to jest taki największy ten dom ze wszystkich. Dwójka, myślę, tak? Mielibyśmy najmniej fanów, bo ona jest dosyć mała. I by były problemy. No i teraz na przykład w normalnej grze, po tym dźwięku, już bym wiedział, że babcia będzie w jednym miejscu, ale tutaj mamy Łezę, który jest kompletnie... Nieprzewidywalny, nie? Oj, nie. Ktoś mi tu szedł, halo! Daniel, proszę, bądź delikatny. Jak w 2019. Jak w 87. A, możesz sobie pójść. Oj, Przemek, ja widziałem, coś tak cichutko się stałeś właśnie. Czekaj, Przemku! Kolana nie te same, ale pałka wciąż aktywna. Chodź tutaj. Przemku, widzę cię przez ścianę, Przemku. Jak mnie widziałeś przez ścianę? Wiesz co, to był ten moment, kiedy widziałem, jak byłeś przez ścianę po prostu, wiesz? Aha. A wiesz co, ja ci na to powiem? Czekaj, o. No czemu to nie działa? Kiedyś to działało normalnie. Wszystko w porządku. Oj! Ale czemu mnie zabiłeś przez ścianę? Było, że przez ścianę nie zabijamy. Halo? No nie zabiłem cię przez ścianę, bo pułapka była po mojej stronie. Ty, a babka myśli, że się potrafi schylać. Tak. Schyli się 90 stopni, wyrwie cię za nogi z tamtej jamy. Już chyba ustaliliśmy, że ten kręgosłup ma całkiem sprawny, mimo tego, że trzeszczy. No cóż, no. Słabi odpadają piersi. Ja się po Łezie akurat tego bym spodziewał. Pamiętam, jak on przez płot na pewnych wakacjach spierdzielał ze środka. Co? Chwila, co? Odblokowałeś wspomnienia, które powinny być zamknięte na klucz. Oddaj misia! Kto mi misia zabrał? Oddaj. Oddaj. Nie. Nie. No oczywiście, jak wy się gonicie, to ja sobie wyślę do wioski barbarzyńskiej w plemionach. No nie. Czy ty mnie widzisz z każdego dystansu? Znajomy mnie wciągnął w te plemiona znowu. Możliwe, że umrzesz za 3. 2. 2. 1. 1. Nic się nie dzieje. Nie, jest to problem. No nie, no burger mi stawia. Co? Burger. O nie! Moje pułapki robią flip dance'y. Ja nic nie widzę, to jest najgorsze w tym momencie. Spokojnie, ważne, że twoi widzowie widzą. Tak. Dobra, zapraszam, Elek. Chodź, porozmawiajmy, chodź. Po tym, jak Elek to opisał, to już wiem, co to będzie mniej więcej. Ale to jak chcesz, żeby ta rozmowa przebiegała, bo... Poszedłem sobie... Ej, dzień dobry! Nie!
czadu mi te gary! Ta polka przewróciła się do góry nogami, nie miałam mnie już złapać. To babka, to zakalec był! Dobry żart! Zakalec. W zakalcu jest jeden wyraz, którego brakuje jeszcze w tym żarcie. A, zakupa. Jest raz. Zakupalec? Zakupa? Tam jest palec. Palec? U. Ale ty tam odliczaj, babka. Zakupy? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mam najgorszy preset chyba ze wszystkich. Kurde. Ja mam wielki problem. Otóż jestem z. Mam największy debaw ze wszystkich. Czy chce pani kupić sobie panele fotowoltaiczne? Czy ktoś z was właśnie przechodził przez ogród? Nie. A co, jesteś w ogródku? A ty jesteś w ogródku? Ja idę ogródek patrzeć, bo nie ufam. Patrz. Ja myślę, gdzie jest klucz do zbrojowni, bo on jest tam teraz fest potrzebny, ale chyba właśnie go znalazłem. Oj! Uważajcie, co robicie. O! Czy ty właśnie zaniosłeś misia? Yep! Jesteś mistrzem! Udało ci się! Wiesz? Wygrałeś grę! Znaczy nie wygrałeś, ale mamy lepsze. Co to robi? Znaczy się... Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z moim misiem? Gdzie jest mój miś? Jak bardzo potrzebowałeś tego misia. Bo widać, że jesteś rozpaczony, kręcisz głową na prawo i lewo. Miało być zaaplikowane. Co? Był zaaplikowany. Był zaaplikowany misio do kołyski. Teddy! Where's my fucking daddy? You fucking bastard! You took my daddy! I czemu? I ty chcesz... I ty streamujesz po polsku! I'll shank you in your fucking butt, mate! That's it! I had enough! Jeszcze brakuje czegoś o jakimś koniu? Ja bym w to uwierzył całkowicie, nie? Bardzo angielskie jest to, z czego go uderzyłeś. Teraz będę miał po prostu szkocką babcię w głowie. At all times. A to taki bardzo szkocki był chyba akcent. Za mało twardego R było tam, ale było blisko, no. Right! My fucking daddy, you fucking ripped it! Ale ja mało sprinta, ja jeszcze muszę jednego ciołka znaleźć. Nie wiem dlaczego ja próbuję cię zagrować do jednego miejsca, nie? I to jest najgorsze, bo zawsze rzucam ten klucz przed wyjściem, żeby babka była w jednym miejscu, a zapominam o tym, że ty się nie dasz na to tak łatwo nabrać, nie? Że jestem na przykład... słyszałem, że klucz gdzieś chyba jest, po prostu zjebany. Przemek, ja cię przepraszam. Już idę. Idę zrobić zagro. Ja bardzo cię proszę, dobra, jesteś babcią w końcu. Idę, przepraszam. Fail, roleplay. Moje AI jest ten... zbambuszone. Ej, what, co to było? Dzwoni ci w uszach, babciu, już no, za niedługo. No słyszałem! Dobra, masz przegrane, poczekaj. Tylko mnie się ten... Używaj mniej tych słów! Wojrek mi 5 zł dolicza za każde słowo, które musi cenzurować. Ej, no, ale to róbcie jakieś dymy chociaż, bo widzę czarny ekran, to chociaż chcę słyszeć jakieś te... Zaraz usłyszysz. O, no. Słyszałeś? Czekaj. Słyszałem. Słuchaj. To słyszę cię! Oho. Słyszę psa! Czemu słyszę psa? A, to u mnie za balkonem. Idę do ciebie, idę po ciebie, idę dla ciebie, idę. Ta stamina mnie tak denerwuje! Moje kolana! Zakało rodziny, nie wiem. O, jest! Widzę go! Idę! Czy babcia poległa? Tak, babcia leży. Chłopie, ja bym cię nie znalazł, gdybyś mnie nie zaciągnął! Jak ci chopię, to se przywiąż. Co to za audio? Ten mnie wciąga gdzieś, ale on mnie pakuje do skrzyni, co jest? Ej, słyszycie to? Czyli tylko ja to słyszę? Ja też to słyszę. Co słyszysz? Nie wiem, co ty mi zrobiłeś, ale muszę zobaczyć, czy mi sukienki nie rozerwałeś, poczekaj. Tak, brzmiało jak Gary Smith. No, trochę taki... Babciu! Psemku! Babciu! Psemku! Gdzie jesteś? Ale cię bąknę w ciemiączko, ole leżysz, kurde, ty. Gdzie jesteś? Ciemiączko.
Cieniączko! No ty jesteś... Czy ty pułapka! Wiesz, co to jest pułapka, nie dobiegnę! Nie dobiegnę! Nie dobiegnę! Ja wiem, co to za słowo. Poproszę o definicję cieniączka, ja idę cię skorygować. Jest to niedorozwinięta głowa, po prostu u dziecka. Przestań we mnie strzelać, ty nieujemnie łoty! Ja przez chwilę myślałem, że nie udało się ciebie ustrzelić, nie? Jak ja się cieszę, że dałem się namówić na te nagrywki. Świetna zabawa. Świetna zabawa, śpię przez większość nagrywek. Please time. Dobra, nie to śpię, teraz bo... jest ważny no, moment, ale... Eleven, bo... No. Poczekaj, bo Elek chce teraz zrobić nerdż moment, dawaj. No, poprawię mnie, co tam... Nie, chciałem tylko powiedzieć, że ja przez więcej czasu śpię teraz niż ty, więc nie narzekaj. A, dobra. Łeza śpi dosłownie. No, kontynuuję. No, ciemiączko, no, dawaj, definicja ciemiączki, dawaj, ciemiączka. Nie, nie z tym! Nie był teraz ważny moment, czemu? Bo mam już jeszcze jeden ważny klucz. Oho. Aha, świetnie. A, Przemku? Przemku? Ej, Przemku? Co? A nie zesraj się, Przemku. No przestań tym kluczem rzucać z przyzwyczajenia! Kurw. Nie mogę złapać tej lotki! Ale nie przeklinaj. Nie powiedziałem nic jeszcze. Powiedziałeś kurw. Halfway there. 90% i urwało, tak jak przesył ULK. Nie, u mnie szło do 100%. Doszła, ale na OneDrive. Doszła, ale to zły film. Co? Myślę sobie, mielibyśmy w tym momencie tą samą winę. Ja się próbuję ogarnąć, jaki my w ogóle preset mamy, żeby wiedzieć, czego i gdzie szukać? Gdzie jest w ogóle ten młotek zasrany? Chodź, poszukaj mnie, chodź. Czekaj, preset? Czyli chcesz powiedzieć, że znasz już każdą możliwą kombinację i to mówię, co na tej mapie? Tak. O, w mordę. Profesjonalista! On patrzy na presety. Ja patrzę na ekran. A player killed you, wait to respawn! Dobra. Kłódka spadła jedna. Kłódka jedna spadła, gościu. O, ale rąbnęła. Dobra. Robna prosto obok ucha babki. Teraz trzeba odnaleźć jedną rzecz. Gdzie ja zostawiłem ten śrubokręt. Zastanawia mnie, czemu ja słyszę każdy ten dźwięk? Z czyjej perspektywy ja to słyszę? Jak się wycofał powoli w lewo. Ty w tym overwatchu też tak się robi? Ja nie... No, trzeba kornery trzymać, ale powiedz mi, kto na kogo teraz poluje? Ja nie wiem, babka. Wake up, babka. Za mały z ciebie gówniarz jest. Nie! Słyszę, że przeładował, kurde. Przeładowane, teraz. Ale to jest gun, bo będzie załadowane. Mam tu jakąś tarczę chociaż? No? Kurczę, są naprawione błędy różne w tej grze, które nie powinny być naprawione, Imo. Cześć, gdzie ja poszedłem? Aha, dobra, idę. Słyszę, halo? Babcie! Słyszałeś to? O! Słyszałem. Jest! Co? Dobra. Co jest? Jest. Chwilę, czy ja... Ja muszę przygotować dla Elevena tutaj gameplay, jakbym miał się iść teraz kill. Ja nie pamiętam, co tam się dzieje, także pamiętałem, gdzie zanieść Miśka. To mamy przynajmniej good ending zagwarantowane. Prawdopodobnie, nawet, nie? Bo jak się chłop odpali, jak się odpalisz, to... Dobrze, no to chodź, Przemku, chodź. Ty masz rzeczy do zrobienia, nie? No właśnie próbuję jedną rzecz zrobić, żeby mieć mniej do robienia później. Tylko to jest takie, że jakbym poszedł, może by to szybciej poszło. Bo ten klucz się zrobił jakoś wybitnie duży. Bo próbuję klucz przez kraty przerzucić, wiesz? Ale gdyby tam był Elek po drugiej stronie, to może by mu się udało. Nienawidzę być babcią. A czemu? Bo jestem stary. To mówiłem, że dobry roleplay będzie. Powiedz, że mogę cię zabić stąd. Ej, no co jest, ty? Mogę! Ale ty tak go kijabyś nawet nie włożył między te... Ale skąd wiesz? Drugą końcówką, tą cieńszą. Kurde, mówili tomorrow is another day. Ja trochę na ten następny dzień się naczekałem. Bo dziękuj sobie swojemu temu kolegowi mordercy, który morduje starsze babcie. Mężczyzna za rzezią? Mężczyzna za rzezią. Czekaj, ja idę zrobić standardowy trik, który cię bardzo wcześniej irytował. O, cyk. O nie. Nie. Co? Ja się dopiero zespełniłem, jak to mnie zabiło? Dobra, to gdzie idziemy? Wiesz co, mamy trzy rzeczy do zrobienia. Jestem mad! Musiałbyś iść na drugą stronę kraty, bo ja tam, wiesz czego potrzebuję? Śrubokręta na zewnątrz potrzebujemy.
w tym momencie bardzo. Ale jestem. Czekaj, a druga strona kraty gdzie jest? A nie, moment, ja go mam tutaj! Dobra, dobra, jest git! To wiesz czym, kurczę, myślę, czym ty byś mógł się teraz zająć. Czy mam zajęcie dla ciebie, gówniarzu? Masz, mam dla ciebie siłokręt, możesz iść odkręcić jedną rzecz. Ostatnia rzecz do odkręcenia, ale po drugiej stronie. Tam, gdzie dzwonki dzwonią. A ja muszę kuszę znaleźć. Dzwonki dzwonią? No, gdzie dzwonki dzwonią, no? Dobra, kusza jest. Idę z tobą, będę cię ubezpieczał, tak jak ostatnio. I będzie git, myślę. Będzie fajnie. Nienawidzę tej gry. Czy ty dzwonisz Elek dzwonkiem? Możliwe. A wiesz, że babcia wie, gdzie są dzwonki? Bo są tylko dwa dzwonki w grze. Wiem, ale było kilka sposobów. Kurczę, ale by było źle, nie, gdyby babcia przyszła tutaj do tego dzwonka. Byłoby wręcz tragicznie. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja nic nie wiem. Babcia, czy... Ty. Ja? Czy ty jesteś w pudle? Nie, no ja chodzę do wszystkich możliwych miejsc, gdzie wiem, że trzeba użyć śrubokręta. O, to nie tutaj. A nie, czekaj, już nie ma tego miejsca, bo to nie te... Nie te... Czyli już nie trzeba nigdzie użyć śrubokręta. No chyba nie. Chłopaki. Chłopaki, to nie jest śmieszne. Babka, ty się tam wiesz. Otwieraj. Kolenda przyszła. Ups. Oj. Oj, mate, nie trafiłem. Nie trafiłem w babkę. Oj. Olera jasna, nienawidzę tej gry. Dobra, my potrzebujemy jeszcze tak. Master key znalazłem, jest przy oknie, zostawiłem go. Potrzebujemy padlock key. Potrzebujemy młotka przede wszystkim. Gdzieś musi być młotek. I dobrze byłoby 11 shotguna, kurde, złożyć. Okej. Jakbyśmy mieli shotguna, to easy by było. Ale spróbuję w takim razie kuszą coś zrobić. Dobra, to mam jedną część shotguna. No, jakbyśmy mieli shotguna, to byś mógł wyeliminować babuszkę znowu na pół godzinki. No, to byłoby fajne, gdybyście tak zrobili. Dawajcie. Możecie tak zrobić. Chodźcie, zróbcie tak. Eleven, no. Mam młotek. Okej. Okay. No nie, kusza wystarczy, no. A na górę trzeba będzie po coś może iść. What? Właśnie miałem ci mówić, żeś przyszedł na sam dół, pomóc mi ten młotek stąd zabrać, ale... Byłem właśnie w drodze, ale nagle się babka zrespiła. Czy ty mi zrobiłeś komando? Nie wiem, nic nie wiem. A, Łaza nie wie, czy powiedzieć, czy zrobił coś cool, czy nie, bo nie wie, czy skłamać. Okej. Okay. Kurde, nie chciałem cię pierwszego zabić, chciałem tego... To trzeba było nie zabijać. A, no tak, mogłem po prostu popatrzeć się na ciebie, no. Mogłeś pogadać, a nie, wiesz, od razu pałować. Idę po młotek sam na dół. Nie na idź. Sam dół idę po młotek do tego ukrytego pomieszczenia z Filipem. Idź. Bardzo powoli idź. Beza! Cip, cip, cip. Psemku, mam powinieneś... Mam dla ciebie mięsko. Nie masz dla mnie mięsko. O ty, ptaka mojego! Czy ty go zastrzeliłeś? Chciałem go zastrzelić, ale chyba z kuszy się go nie da zastrzelić. A. Tylko z shotgunem, wtedy babka się odpala. A, to pech, nie? To pech. Najgorsze, jak teraz babka się zagruje na mnie i przyjdzie po ptaszka. Grr, jestem złą babcią. Grr. Grr. Żadna gra nie uświadomiła mi, jak bardzo Spectator jest ważną częścią gier multiplayer. Nie mam kuszy, to jest najgorsze, jak ja sobie poradzę. Nie oszukuj mnie. Nie mam kuszy, serio. Znam te sztuczki. Znam te swoje sztuczki. Dobra, to nie tu. Ale widzę, że coś zostało odczepione. Dobra, gówniarze. Koniec z wami. Teraz słuchajcie. Jarka się przebrała. Ja mam swoje lata. Ale wy... Wy nie macie lat. Morda. Wy nie macie lat. No chodź do mnie! To jest mój dom? No. Niezaprzeczalnie. Bo się z nim zgubiłem. Nie bij mi ptaka! Jezu! Ja jestem pełen podziwu, że naprawdę nie pamiętasz nic z tego domu. Ja wam fory daję po prostu. Wiem, że to jest gdzieś ta górze. A, tak, ty dobry kolega jesteś. Dobra, to ja ci podpowiem trochę tak. Spójrz trochę na prawo. Nie, trochę na prawo, a nie... No dobra, no. O, tam gdzie masz teraz kursor, tam idź. Dobra. Się ty się boisz tej grze? No bo on ma kuszę! Nie mam kuszy, z młotkiem biegłem. Gdzie ty jesteś, babcia? Tu cię mam, a kuku! Ty chcesz mi zrobić krzywdę. Daniel, jesteś niesamowity, nie zmieniaj się. Ja na ciebie czekałem tyle czasu, żeby tą pułapkę aktywować, nie? Tyle czasu spędzonego. A powiesz mi, w jaki ty sposób... Wszedłeś do tego miśka?
Bez młotka? What? Jakiego Miśka? O, to było otwarte. Myślałem, jak to było otwarte? Myślałem, że ty to otworzyłeś, to było otwarte, też się zdziwiłem. Właśnie, wiesz co, specjalnie szedłem tam z młotkiem, żeby to otworzyć, a sobie myślę, kurde, ale po co? Ha. A ile mam czekać na ten respawn? Ty się nie zrespawnowałeś jeszcze? No, ja już się zrespawnowałem. Jezu! Czy to się stało, co myślę, że się stało? On mnie robi w bambuszo. Nie, nie wydarzyło się nic dziwnego. Weza po prostu chciał być cool, ale nie wyszło. I wszedł w to, co myślę, że wszedł? Ja, zamknijcie się, nie gadajcie tak o mnie. Dobra. Aha, i tak potrzebujemy młotka na górze, co jest? No! Co ty robisz, stary? Ahoj, przygodo. No co tam? Co? Czy ty przeszedłeś po tym? A co, miałem nie? Przecież ja to położyłem. Ja to położyłem, babka nie może po tym chodzić. Najwyraźniej może. Najwyraźniej ta babka się nauczyła. Mój dom, moje zasady. Hop się za dużo One Piece'a naoglądał i chodzi teraz po deskach. Banuję Kusza od dzisiaj. Dobra, Eleven, Kusza jest... Kusza, kurde, młotek jest tam. Gdzie będziemy go zaraz potrzebować chyba. Albo nie wiem, czy będziemy go potrzebować. Czy tak sobie myślę. Dobra. Ja spadnijcie z dziury tej, no, a już nie możecie spać. Ja już nie chcę spadać z dziury. To jeszcze... Idź po kuszę, kusza jest tam, gdzie jest ptak. Aha. To byś tego. Chcesz młotek, czy potrzebujesz go, czy nie? Ma co? Na samą... Zostawiam tu młotek na schodach. Dobra. Czy ktoś mnie właśnie ominął? Co? Nie. Man, ja słyszę wszystko. Łapa! Tam przeceniasz swoje zdolności. Dobra, to nie było mi w ogóle potrzebne. Co my potrzebujemy jeszcze do wyjścia? A gdzie ty dałeś ten młotek? Na schodach jest, tam gdzie się minęliśmy. Kogo zabić teraz? Kogo? Kogo? Grr. No tu jest znowu pułapka. Ja nie mogę tam przejść. Baterii. Baterie? Czekaj, ja gdzieś widziałem. Gdybyśmy mieli baterię, to już to przeszliśmy, nie? Bo już jest wszystko otwarte poza baterią i masterki. Jestem obok baterii. Bateria jest tam, gdzie kusza jest. Jest obok car baterii i jest zwykłe baterii. O, to my potrzebujemy zwykłego baterii. I je trzeba dać do tych drzwi. I będą otwarte i ja mam już master key. I będzie git. I wygranko. To nie dobrze, to nie dobrze. To czekaj, no to czekaj, 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 bo mam w ręku najpierw coś, co... To wyłącz go z gry, a ja już wyjmę to car baterii, znaczy car baterii, zwykłe baterii. A gdzie to baterii było, tak, by the way? No mówię, w szafce. Kusza. W szafce? Mam cię! Ta? Aha! Nie sądzę. Nie, to weź tylko baterię, nie? I spadamy, bo ja mam master key i możemy wychodzić. No to tam jest bateria. To, tu jest bateria, no dobra, tam bateria i spadamy. Łapie, nie, pyki! Wszystkich nas nie złapie. Unless. Unless sobie wejdziemy pod łóżko. Żeby ona teraz komando nie zrobiła. Dawaj tutaj, szybko odpalaj. Yo! Udało się! Pierwsze zwycięstwo na 4 gry. Z takim tryhardem jako babką. Czemu wyszedłeś z gry i zobaczyliśmy endingu? Ja uwielbiam, że to się synchronizowało z tym dźwiękiem od endingu, bo po prostu babcie zalew. Okay. Także dziękujemy wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wpaść do chłopaków, tutaj do Elevena i do Łezy, ponieważ oni również mają odcinki z tej gry już zmontowane i wrzucone.